Witam Was! Witam, witam. A dzisiaj coś, czego nie było już dosyć dawno, czyli policyjne historie. Dzisiaj opowiem Wam o historii, kiedy byłem naprawdę mocno wystraszony i była to jedna z nielicznych sytuacji, kiedy tak naprawdę realnie bałem się o swoje życie i byłem właściwie już przekonany, że całkiem możliwe, że to ostatni dzień mojego pobytu na tym łez-padole i było naprawdę niebezpiecznie i wspominam to niezbyt fajnie. Po dziś dzień, czyli dzisiaj z moim bardzo niefortunnym spotkaniem z pseudokibicami podczas jednej ze służb. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Wiem o tym, że lubicie serię Policyjne Historie, więc dzisiaj będzie trochę, że tak powiem, mięsa dla Was, trochę tej historii, która tak naprawdę nie jest zbytnio przyjemna dla mnie, ale tak jak powiedziałem, o takich aspektach sprawy też trzeba mówić, o takich aspektach mojej pracy, mojej służby też trzeba Wam opowiadać i wiem, że lubicie takie tematy, więc dzisiaj właśnie będzie o tym. Słuchajcie. Słuchaj, kobieta. Cała sytuacja stała się już kilka lat temu, kiedy tak naprawdę byłem bardzo świeżym policjantem, świeżo po szkole policji, kiedy skończyłem szkolenie zawodowe podstawowe i wyszedłem po raz pierwszy na ulicę, żeby realizować interwencję, żeby realizować jakieś tam czynności. Czekajcie, poprawię sobie trochę. To były też takie dosyć trudne czasy dla policji tak naprawdę na całym świecie. Było świeżo po tej całej sytuacji z Charlie Hebdo, gdzie ten dziennikarz został tak naprawdę pozbawiony życia przez zamachowców i w związku z tym, w związku z nasileniem jakichś tam takich zapędów na świecie i w Europie, u nas powstały tak zwane służby terror. Ale na czym polegały te służby, opowiem Wam zaraz. Najpierw będzie chwila dla partnera tego odcinka, czyli firmy YFood. Znacie już mojego partnera żywieniowego związanego ze służbą, bo zapewnia mi on takie zdrowe zamienniki żywności. Właśnie kiedy nie mam czasu, jestem na służbie, a chcę zjeść coś pełnowartościowego, coś z dobrym makro. Wiecie o tym, że jestem osobą aktywną fizycznie i ćwiczyć lubię. Dzisiaj Wam pokażę kompletnie nowy smak od firmy YFood, czyli słony karmel. Coś, co mega lubię. Uwielbiam słony karmel w ogóle pod każdą postacią. W ogóle bardzo dobrze pachnie, jak się otworzy, faktycznie takim słonym karmelem. Czy nie wiem, czy słony karmel może pachnieć słonym karmelem, po prostu karmelem. Słony karmel chyba nie pachnie inaczej od karmelu. No, kozak. Kurde, jeszcze. Mega dobre. A teraz mamy dla Was z YFood bardzo specjalny kod, czyli kod 20% zniżki. Wcześniej było 10, ale teraz macie 20% zniżki. Ten kod będzie aktywny tylko 3 dni od czasu publikacji mojego filmu, więc oferta jest bardzo limitowana. Po tym czasie dostępny będzie wciąż stary kod na 10%, ale teraz macie 20% przez 3 dni, więc warto skorzystać z tej oferty. YFood jeszcze dosłało mi takie batony. Ja myślę, że to jest mega opcja właśnie na służbę, żeby gdzieś to wrzucić do torby patrolowej. O tym będzie trochę więcej na IG. Też jest słony karmel, póki co próbowałem kokosa, jest kozacki, ma takie chrupeczki, zajebiście. Do widzenia, sayonara. No i ten terror tak zwany, który realizowaliśmy, dobra, brzmi to dziwnie, że realizowaliśmy terror, no w każdym razie ten rodzaj służb, który wtedy realizowaliśmy właśnie w związku z tymi atakami w Paryżu, z tymi zamachami, polegał na tym, że po prostu obstawiało się galerie handlowe z długą bronią, z długą jednostką broni, w kaskach, w kamizelkach. No teraz to w ogóle patrzę na to z dużą dozą niechęci, że wtedy czymś niezwykłym było to, że policjant miał kamizelkę kuloodporną na sobie i kask balistyczny w bagażniku. No to powinna być norma i ja cały czas to promuję. Mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni i stanie się normą, że policjant ma na sobie balistykę cały czas i że jest to bardziej element umundurowania, nie wyposażenia, które musisz mieć zawsze na sobie. Niestety wtedy było tak, że jak ktoś miał kamizelkę, to wow, Rambo, w ogóle co ty masz na sobie, a nie, wiesz, ja tylko idę na terror. Było coś takiego, wiesz, że trochę nie wypadało mieć kamizelkę, bo nikt nie nosi. No to jest głupie i nie można tak robić, ale tak było. Te służby były w wielorakich galeriach, praktycznie chyba we wszystkich galeriach w województwie śląskim. Tam odpowiednie jednostki terenowo sobie te wyznaczały jakieś tam osoby na te służby. Najczęściej byli to młodzi po prostu. Jako młodzi butowaliśmy tam po galerii 8 godzin, czy nawet więcej, bo to było do podmianki, czyli nie było tak, że 8 godzin, że przychodzisz do roboty, 8 godzin i wychodziłeś z roboty, tylko przychodziłeś do roboty, odprawiałeś się u siebie, no to już ci leciał czas, jechałeś na jednostkę, w której miałeś pełnić służbę akurat, bo to nie było tak, że tylko na terenie swojej jednostki, więc jechałeś załóżmy na inny komisariat czy na inną komendę, tam szedłeś jakby na drugą odprawę, potem jechałeś na galerię, 8 godzin tam siedziałeś, czy tam na dworcu, potem kończyłeś służbę, rozliczenie na tamtej jednostce, rozliczenie u ciebie, dopiero wychodziłeś, więc z 8 robiło się 10 godzin tak naprawdę, bo musiałeś być do podmianki.
Czyli czekałeś, aż ktoś cię podmieni, wejdzie fizycznie patrol na obiekt i wtedy zbijałeś z nimi pionę i wychodziłeś. Nie mogłeś sobie tak ozejść i zostawić jakby odkrytej galerii, czy dworca, czy jakiegoś innego takiego zagrożonego miejsca bez innego patrolu. Pamiętam, była masa kontroli z tym związana. Non stop jeździli jacyś kontrolni, czy tam jacyś przełożeni, czy inni wyznaczeni policjanci, powiedzmy wyższym stanowiskiem, żeby nas kontrolować. No nie wspominam tych służb dobrze, to było bardzo męczące jeszcze dla chłopaka, który wiecie, skończył dopiero co szkołę policji i gdzieś tam chce łapać zbójów i gonić się po ulicy ze złodziejami, no to takie chodzenie i wiecie, robienie sobie zdjęć z dziećmi było męczące. Teraz nawet to lubię, gdzieś tam taką chwilę odpoczynku i pokazać właśnie łebkom, jak działa radiowóz i tak dalej. No ale wtedy to człowiek był nastawiony na łapanie złodziei i gorące uczynki i takie rzeczy. I tę służbę pełniło się w dwojaki sposób. Lepsza opcja po cywilnemu, czyli brałeś sobie operacyjny samochód, chodziłeś tylko w cywilkach tak naprawdę i wiecie, no ludzie nie wiedzieli tak naprawdę, że jesteś policjantem, więc to była taka służba, że a tutaj kawka, tutaj statyczna obserwacja w miejscu zagrożonym pod tytułem McDonald's na przykład, tutaj statyczna obserwacja w miejscu zagrożonym typu kino, hehe, pozdro dla kumaty, no co w kinie też może być zamach, prawda? Więc tak to wyglądało. Podpowiem wam, że miałem wtedy cały repertuar obejrzany. Taka służba to była nudna dla młodego policjanta. Starzy to lgnęli do tej służby, ale właśnie pisali głównie młodych, a nie starych, czyli w tym mnie. No i wtedy już tej kamizelki mieć nie trzeba było, co jest absurdalne, no bo jakby zdradzę wam sekret. Policjanta nieumundurowanego również można zastrzelić. To nie jest tak, że oni się stają kuloodporni, jak są nieumundurowani. No, ale temat kamizelek i ich noszenia to jest w ogóle temat rzeka i wiecie, jakie ja mam do tego nastawienie, jak jestem cięty na nienoszenie balistyki w robocie. I drugi rodzaj tych służb to była służba gorsza, czyli służba w pełnym umundurowaniu, tak jak wam mówiłem. Czyli mundur, czopka, kamizelka kuloodporna, hełm balistyczny, czy tam kask balistyczny, PM, no i butowanie bite 8 godzin albo 8 godzin z hakiem po galerii i odpowiadanie na milion pytań ludzi. Tak naprawdę nawet za bardzo nie reagowaliśmy na wykroczenia, bo mieliśmy tylko patrzeć, czy ktoś nie zrobi czegoś złego innym ludziom. Mało ciekawa generalnie sprawa, jeżeli nie możesz nawet, jeżeli za bardzo, znaczy to nie było tak, że nie możesz, ale no lepiej było się w nic nie wpierdzielić tam w jakąś robotę, nie? Jakąś taką inną. To miały robić patrole, które tam gdzieś normalnie jeździły do interwencji po mieście. My mieliśmy dawać znać, jeżeli na przykład tam ktoś pijany leży, czy tam, nie wiem, ujęliśmy kogoś na gorącym uczynku, ale my tam za bardzo nic przy tym nie robiliśmy. No i kiedyś było tak. Ogółem. Szedłem sobie z moim kolegą, nie będę zdradzać jego imienia, ponieważ nie pracuje już w mojej formacji. Szliśmy sobie po dworcu w Katowicach. Tam przejściem podziemnym, jak się idzie od placu OMP, przejściem, potem się wychodzi na galerię Katowic, no właściwie na dworzec jeszcze, ten taki nowy, tą nową, nowszą część, potem jest plac Marii Lecha Kaczyńskich, tam Galeria Katowicka i tak dalej. I wiedzieliśmy o tym, że będą jakieś, jakiś mecz jest piłkarski takiego podwyższonego ryzyka, który nie wiem, ruch Gieksa i tak dalej. No nawet nie wiem, czy to nie był taki mecz. W każdym razie było bardzo dużo OPP na całym mieście, bo wiedzieliśmy, że na 100% będą jakieś burdy, no bo jak dwie takie drużyny ze sobą grają jeszcze wtedy, to w ogóle był taki, no było grubo, jeżeli chodzi o takie zabawy kibicowskie. Teraz to się mega uspokoiło, ale pamiętam, jak ja jeszcze byłem na OPP, to było grubo. To jest w ogóle historia, mam fajną na inny odcinek, jaką bitwę kiedyś przeżyłem. To pierwszy raz wtedy pałki użyłem, ale koniec dygresji. I wiedzieliśmy o tym, że będzie taki mecz, że będzie grubo, że gdzieś tam ci kibice będą przychodzili. Nawet tam z kolegą dyskutowaliśmy, hehe, co by się stało, jakby tutaj była ustawka, nie, a my tutaj tylko we dwójkę jesteśmy na galerii plus dworzec, ale nie, no przecież jest tyle OPP, nic się nie stanie, nie ma co, wiecie, się podpalać, luzik. Zresztą powiedzieli nam na odprawie, że jak coś, to tylko wołać wsparcie, zaraz OPP przyjedzie, czy tam jakieś patrole interwencyjne i nam pomogą. No i słuchajcie, jest piękny letni dzień. Myślę, że to mógł być koniec sierpnia, ale mogę was teraz okłamać, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie było bardzo ciepło, pot mi się lał po dupie, pamiętam. Miałem jeszcze tą koszulę służbową taką z tej ceraty, powiedzmy. Nie było wtedy tych mundurów ćwiczebnych w ogóle, nie było takiej, wiecie, nie było takiego pomysłu z tymi furażerkami. Mieliśmy albo czarne te mundury, takie ćwiczebne, stare, albo mieliśmy mundur służbowy, czyli z tego cerateksu, powiedzmy, spodnie w ogóle z jakąś membraną, chory pomysł, i te czapki z daszkiem, z płaskim daszkiem, no masakra, wyglądało to słabo.
NATO kamizelka kuloodporna. Idziemy, mówię, piękna, piękna pogoda na dworze. Naprawdę mieliśmy, była aż żal siedzieć w robocie. No i słyszymy gdzieś tam na radiu, że no, mają iść kibice, ale że jeszcze ich nie ma na dworcu, że będą dopiero szli, no i git. Dobrze, wszystko jest w porządku. No i my sobie idziemy, byliśmy chyba wtedy na OMP, zawracamy. Już weszliśmy w przejście na dół, po prawej są te sklepy, wtedy ich było więcej. Kafejka internetowa wtedy jeszcze była, ciekawostka. Idziemy i słyszymy na radiu, zmiana planów, oni jednak już są w przejściu. Idą ze strony Galerii Katowickiej w stronę OMP. I my z kumplem na siebie, tak jak to? Co? Jesteśmy we dwójkę, nie? I słyszymy, powtarzam, że grupa, chyba teraz mogę was okłamać, także wybaczcie mi, jeżeli ktoś mnie tam poprawi, bo na przykład był tam. Grupa 30 kibiców idzie w stronę OMP. A my, no to by było na tyle, napisy końcowe. Jelo. No bo ja już mam milion sytuacji rozkminionych w głowie, no bo albo używamy naszych grzmiących kijów i jest masakra, jakby byli agresywni wobec nas, a będą na 100%, jak zobaczą tylko dwóch gliniarzy, a są w 30. No albo wyciągamy pałki i się z nimi bijemy, i albo to jest ostatni dzień naszego życia, albo wylądujemy w szpitalu z jakimiś ostrymi uszkodzeniami ciała. I w tym momencie oni wychodzą na nas. Bo wiecie, tak delikatnie zakręca tam ten korytarz. Idzie po prostu 30 drących mordę pseudoli z szalikami w kominiarach, a my z kolegą we dwójeczkę tam przy schodach. No to mówię, no to co, no to fajnie, miło było mi się poznać, to by było na tyle, nara. I słuchajcie, w tym momencie dosłownie jak w filmie, my stoimy, idą te pseudole na nas, coś tam, drą mordę i zza naszych pleców cała drużyna, czy tam nawet pluton, OPP, wychodzi z tarczami, z Mosbergami, z pałkami. Ja wtedy tak, psz, zajebiście. Panowie, bardzo miło mi was widzieć. Dawno się tak nie cieszyłem na widok policjanta. No i wtedy mi tak wszystko zeszło. I muszę wam przyznać, że byłem po prostu, miałem pełne gacie, jak stałem tam we dwójkę z kumplem i zobaczyłem dwóch, a nawet nie wiem, czy mieliśmy wtedy te pistolety maszynowe. Teraz jak tak to rozkminia. Chyba nie mieliśmy. Chyba to było tak, że wtedy jeszcze ich nie braliśmy. Chyba potem do tego terroru się brało. Także może nawet staliśmy bez tego. Chyba mieliśmy tylko nasze zwykłe klamki, pałki, gazy i tak dalej, nie? I staliśmy tam we dwójkę, dwóch bidnych, młodych policjantów w tych koszulach, Ceratex. Idzie nad ciebie 30 drących mordę nasterydowanych typów. No i mówimy, no cóż, miło poznać, miło było. To się dziecko nasłużyło. Parafrazując pewien amerykański serial. No ale na szczęście OPP nas uratowało, przyszło nam z odsieczą i było, no i było, była już sytuacja opanowana. Ale tak, no naprawdę się bałem. W sensie bałem się, że to będzie ostatni dzień mojego życia. I tak, takie sytuacje też się zdarzają. Pamiętajcie, jeżeli któryś policjant wam powie, że się nigdy niczego nie bał i się nie boi się śmierci, nie boi się jakiegoś kalectwa na służbie, to albo jest nierób, a nie policjant i po prostu nie chce mu się i się w takie sytuacje nie pcha, unika takich sytuacji, albo jest takim, powiedzmy, totalnie administracyjnym policjantem, który tyle co ma wspólnego ze złodziejami, to widział w W11 i przerzuca tylko papiery, albo was okłamuje. Nie znam ani jednego policjanta, który nie miałby takiej interwencji, żeby się bało swoje własne życie i o życie swojego kolegi z patrolu. I to właśnie była taka sytuacja. Pieprzu całej sytuacji dodawało jeszcze to, że byliśmy totalnie zieloni, byliśmy niedoświadczonymi policjantami, nie wiedzieliśmy co i jak. Jakbym teraz był w tym miejscu, to pierwsze co to bym zaczął się drzeć na radiu, że potrzebuję tutaj natychmiast wsparcie, bo idzie na mnie 30 kibiców i jeżeli tego wsparcia nie będzie, to ja sobie stąd po prostu idę, bo nie mam zamiaru w dwójkę się bić z 30 ludźmi, bo to się nie uda i wrócę do domu albo w trumnie, albo wrócę do domu w gipsie i nie mam zamiaru tego robić. No ale cóż, my staliśmy jak widły w gnoju, czekaliśmy po prostu, aż dostaniemy po dupie. Więc uczcie się na moich błędach, nie róbcie tak. Jeżeli jest taka sytuacja, od razu wołajcie wsparcie, nie bądźcie głupio odważni. Trzeba być odważnym w tej pracy, trzeba mieć jaja i trzeba iść za kolegą w dym, jeżeli jest taka sytuacja, ale jeżeli macie taką opcję, to po pierwsze wsparcie, po drugie, jeżeli wiecie, że tego nie wygracie, wycofajcie się. Wasze życie i zdrowie waszego kumpla jest najważniejsze. Nie róbcie tak jak ja, nie bądźcie głupio odważni. Ja już potem tak nie robiłem. No dzisiaj taka mało wesoła historia, ale mam nadzieję, że wam się podobała. Jeżeli chcecie, może usłyszeć jakieś historie konkretnie
ukierunkowane w jakąś stronę, to zapraszam do komentowania, dajcie znać, co wy zrobilibyście w naszej sytuacji. Jestem ciekaw waszych opinii, no bo ja zachowałem się tak, może wy bylibyście troszeczkę mądrzejsi ode mnie, a może wy weszlibyście od razu w dym z tymi kibicami, chociaż wątpię, żeby był ktoś taki głupi, jeżeli mnie ogląda. Pamiętajcie o kodzie 20%, który jest ważny tylko 3 dni od daty publikacji tego materiału. Duże polecanko, batoniki są mega smaczne, a ten smak słony karmel totalnie kozacki. Trzymajcie się i hej.